Słuchajcie, celem tej prezentacji nie będzie jakby objęcie całości zagadnienia przyjmowania na przykład na rękę i tak dalej, bo to jest znacznie szersze zagadnienie. Ja chciałbym przedstawić głównie jak to wyglądało w historii, czyli co wcale nie musi znaczyć, że tak jak wyglądało w historii musi wyglądać teraz, a nie. Ale również może znaczyć, że teraz może tak wyglądać, jak było w historii, tak? Także chciałbym skupić się głównie na tym, jak to było kiedyś. Najpierw zaczniemy od Nowego Testamentu. To się spodziewam, duży uzupełni pewnie kąt od Jacka, bo to najbardziej kontrowersyjna część. Trzeba to? O, działa jednak. Ostatnia wieczerza, tak? No, jak widzimy, czytając opis ostatniej wieczerzy, nie mamy jasnego powiedzenia, w jaki sposób komunia święta, ta pierwsza komunia święta, była przyjmowana. Możemy wnioskować, w jaki sposób, na podstawie tego, co wiemy o świętowaniu w ogóle wieczerzy sederowej. Natomiast wydaje się, że nie mogłoby nastąpić słowo bierzcie, z tym, że oczywiście to nie było polskie słowo bierzcie. Użyto słowa, nie wiem jak to się czyta, Jacku, ty pewnie wiesz. Labetyta, tak. Właśnie to jest bardzo proste słowo, należące do greki dnia codziennego, to nie jest żadne wyszukane słowo. No i na to właśnie wygląda, popatrzcie, ja tutaj wypisałem analogię z Biblii, gdzie również zostało to słowo użyte w Nowym Testamencie. No raczej wyglądałoby na tym, że jest to słowo, które mówi po prostu bierzcie bez jakiegoś takiego uszczegółowienia, ale i nie dające żadnych chyba przesłanek, żeby mówić, że na przykład było to robione w jakiś inny sposób niż podczas tej wieczerzy, że w ogóle to było robione, tak? Czyli że na przykład podawane do ust. Łukasz użył słowa edoken, tak? Tak to się czyta? Istotne. Edoken, tak, dał. To też jest zwykłe greckie słowo. Czyli po prostu dał uczeń. Nie wygląda na to, żeby tutaj ono znaczyło coś więcej niż po prostu, że Jezus podał apostołom chleb. Tutaj jest jeszcze fragment z drogi do Emaus. Można dyskutować, czy to tak dosłownie była msza święta w Emaus, tak? Bo można dyskutować, ale dużo przesłanek jest za tym, że tak. I tutaj też zostało użyte słowo, które oznacza po prostu podać coś komuś, tak? Tak jak w innych miejscach, że gdy któregoś z was syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, tak? Czy poda mu węża, tak? Podano mu księgę proroka Izajasza do czytania, tak? Czyli to są proste, zwykłe, bez żadnych... Tak. No i Łukasz w czasie ostatniej wieczerzy tego użył, tak? Że połamał chleb i dawał go. Jest taka koncepcja, taki bardzo często wysuwany argument, że faktycznie był na Starożytnym Wschodzie zwyczaj, w którym gospodarz takiemu, chcąc uhonorować gościa, podawał mu potrawę do ust własnoręcznie. Z tym, że ostatnia wieczerza nie było, to nie było takie zwykłe ugoszczenie kolacja, tak? To był dość kolacja sederowa, czy wieczerza sederowa, to właśnie była i do dziś jest dość ścisły rytuał. Dość dokładnie wiadomo, co po kolei ten. I taka myśl nie występuje w patystyce. Mogę się mylić, ale nie znalazłem u żadnego z ojców takiego pomysłu, że w ten sposób Chrystus podawał. Ponadto, jeżeli by już Chrystus chciał w ten sposób kogoś uhonorować i być może tak zrobił, to był do tego inny moment, bo to, co Chrystus przemieniał, to był afikoman tak zwany, tak?
Czyli to była ta maca taka tam, która jest najpierw łamana, potem przechowywana i tak dalej. Natomiast jeżeli chciałby w ten sposób podać, są inne miejsce wieczerzy, gdzie się spożywa różne potrawy rytualnie i tam było na to miejsce. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest taki rysunek z 2017 roku z sesji. Mniej więcej powiedziane, co tam po kolei było. I popatrzcie, jest taki moment, kiedy się kolek podaje, czyli kanapkę taką z taką macy zanurzoną w harosecie. I rzeczywiście. Na samym początku gorzkie zioła się macza. To jeszcze wcześniej jest, nie? Kalpas. Być może to też być. Ale prawdopodobnie tutaj, bo czytamy, że Jezus umaczał w misie i podał, tak? Judaszowi. Czyli to prawdopodobnie to był ten moment. To też. No, kilka jest możliwości. W każdym razie raczej nie ten afikoman, który był przemieniany, tak? Nie, to nie był. Nie zgadzasz się? Znaczy tak, zgadzasz. Mówię, że to nie była jeszcze eucharystia. Natomiast umaczany rzeczywiście mógł kładać prosto do ust, a nie na dół. Tak, umaczany mógł kładać prosto do ust, to tu mógł być ten wyraz takiego, jakby, no nie wiem, czy to był wyraz szczególnego podejścia do Judasza, to na powiedzieć, ale to mogło być takie, no, taki ładny gest bardzo mógł być, tak? Wcześniej, dlatego że to są wstępne obrzędy i te gorzkie zioła, maczanie macy w gorzkich ziołach i macanie macy w tym harosecie, czyli w tym kompocie z tam orzechów i ten. To były wstępne tego, dopiero tak. Właśnie właściwa wieczerza, to było łamanie chleba i potem tak. Tak. Natomiast i to również rozwiązuje nam taki problem, bo wiele osób mówi, że Judasz przyjął komunię, to Judasz mógł ten. Nie, Judasz nie przyjął komunii. Judasz przyjął od Jezusa ten, jakby ten posiłek. Tak? Wcześniej. Tak. No tutaj właśnie to mówię, co przed chwilą powiedziałem. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tam nie ma w ogóle, że nie ma w Ewangelii, że Judaszowi Jezus podał chleb w ogóle, tak? Jest po prostu, że podał kawałek. Kawałek, tak. Kawałek. Czyli, czyli to nie implikuje w ten sposób, że to był chleb, tak? Ojej. Przeskoczyłem chyba. Pierwszą taką rzeczą, na którą się każdy musi jakby spotkać, kto mówi na ten temat, w jaki sposób była przyjmowana Komunia Święta, jest inskrypcja taka. Ona jest z drugiego wieku, jest tekst, na to, chociaż sam artefakt, bo to jest taka nagrobna inskrypcja, jest późniejszy. I ona mówi, przyjmij stawę słodką jak miód od Zbawiciela Świętych, trzymasz rybę. Rybę jako symbol Chrystusa, mówiono, trzymasz rybę Chrystusa. Nakarm nas, o Panie i Zbawicielu, ciałem ryby. Czyli jest tu to trzymanie w dłoniach. Oczywiście nie jest to bardzo silne świadectwo, bo można to troszeczkę interpretować. Natomiast jest to najstarsza rzecz, która mówi w ogóle o jakimkolwiek sposobie przyjmowania. Następnie święty Klemens Aleksandryjski, to jest już przełom II i III wieku. Podobnie ma się z dawaniem Eucharystii. Niektórzy ją dzielą, jak to zwyczajowo przyjęte, i każdemu z wiernych przekazują jedną część do wzięcia. Jest takie wyrażenie. Ono już jest takie bardziej naświetla, w jaki to sposób jest, chociaż też, no umówmy się, to nie jest podsumowujące tak do końca, tak? Święty Dionizy, troszkę później, też przełom, ale no raczej pisał w III wieku już. I tutaj jest ganienie, jeśli dobrze pamiętam, ganienie któregoś z cesarzy chyba, ponieważ słuchał słów eucharystycznych i razem z wszystkimi odpowiadał amen i stał przy stole i wyciągał ręce na przyjęcie świętego sakramentu. No i tu już jest no, bardziej wyraźnie i tu powinno być i brał go, tak? Bardziej wyraźnie, jak to się odbywało. Dalej. Męczeństwo perpetuum i felicity. Początek III wieku. Symboliczna wersja Eucharystii. I tu jest, przyjąłam go w założone ręce i spożywam.
problem pewien z tym świadectwem jest taki, że jest to wizja, tak? Czyli to jest prawdopodobnie wizja w jakiś sposób na podstawie tego, jak przyjmowano wówczas eucharystię. Natomiast jest to wizja. Także nie jest to opis. One nie miały tam możliwości przyjąć w tym więzieniu. Słucham? Znaczy, no, nie miały jak w tym więzieniu. Święty Cyprian. Chlebem naszym nazywam, ponieważ Chrystus jest chlebem tych, którzy ciała Jego dotykamy. Odstępcy. Ponieważ nie może od razu przyjąć ciała Pańskiego w swoje nieczyste ręce. Świętokradca jest zły na kapłanów. Kiedy ktoś, kto zbezcześcił, ośmielił się z pozostałymi przyjąć część ofiary sprawowanej przez kapłana, nie mógł on spożyć świętości Boga, a kiedy otworzył swoje ręce, znalazł w nich popiół. To jest opis takiego ponoć zdarzenia Cypriana. I tak samo, ręka, która przyjęła ciało Pańskie. Więc tutaj jest, u świętego Cypriana jest już wyraźnik, tak, to powiedziane, że jednak to przyjmowanie nastąpiło na ręce. Następowało. Cyryl Jerozolimski, no to znany bardzo tekst, bo często przywoływany, który mówi w ogóle o takiej, można chyba powiedzieć, w pewnym sensie adoracji. Mimo że pojęcie adoracji jest dużo późniejsze, ale adoracji. Wklęć swojej ręki, przyjmij ciało Chrystusa i powiedz Amen. Uświęć, to była taka praktyka dotykania oczu, uszu i tak dalej. Jest taki zarzut, jakoby tekst świętego Cyryla budził wątpliwości co do autentyczności. Otóż to jest nieprawda. Są kontrowersje wobec tego, czy napisał to sam Cyryl, czy jego następca na tronie biskupim, czy też napisali to razem. Względnie pierwszy napisał, drugi jeszcze redagował. Natomiast co do tego, że to jest autentyczny tekst, wątpliwości nie ma. Również jest taki zarzut o tym, że ta praktyka opisana dotykania oczu, uszu i tak dalej, że ona jest jakaś taka magiczna, zabobonna. Otóż w tej chwili była taka praktyka i wiemy, i nie miała charakteru zabobonnego, choćby to Cyryl o tym pisze. Tutaj właśnie. Podczas świętego misterium bierzemy członki oblubieńca, całujemy je i obejmujemy i dotykamy nimi naszych oczu. Kiedy przyjmujesz czciąc ciało Pańskie do swych rąk, winieneś z miłością objąć je i ucałować. Jan Chryzostok. Uświęć się przez to przyjęcie krwi Chrystusowe. Kiedy twoje wargi są jeszcze wilgotne, dotknij ich rękami i uświęć nimi oczy, czoło i inne zmysły. Także widać, że to była dosyć powszechna praktyka. No i oczywiście modlitwa i tak dalej. Czyli to należy rozumieć jako formę też uświęcenia dłoni, a później, tak? W tym sensie? Chyba tak. Uświęcenia swojego ciała, tak? Ja muszę przyznać, że pod wpływem tego tekstu, po przyjęciu Eucharystii na rękę, pozdrowienia oczywiście, czy nie ma okruchów, też robię ten gest taki tymi rękami. No tutaj to oczywiście to nie jest ojciec Kościoła, znaczy jest, ale w innym sensie ewentualnie. Ten tekst przytaczam głównie po to, żeby powiedzieć, że ten tekst świętego Cyryla raczej nie budzi wątpliwości co do prawdziwości. Na pewno nie można powiedzieć, że Cyryl lekceważył Eucharystię. Wręcz przeciwnie, był to wyraz czci. Proszę, nie czytać. Mam czytać? Nie zdążyliśmy. No właśnie ten tron, jest mowa o tym tronie. Tak, o tym tronie. To jest jeden z, moim zdaniem, jeden z najpiękniejszych tekstów. Dalej, to jest już późniejszy czas, IV wiek. I znowu mamy, że o ileż więcej uczestniczę w pomocy i zbawieniu ja, który dotknąłem całe twoje ciało. Suplikacja na wszystkich świętych, ze względu na plagę szarańczy. Czyli znowu jest ten motyw dotykania,
ten motyw jest o tyle ważny, że Eucharystia jest pewnym złamaniem takiego... Chrystus Eucharystią złamał taką, takie doskonałe rozróżnienie sfery ducha i ciała. Jakby uświęcenie ciała. Również to zetknięcie zmysłowe z Chrystusem jakby jest w ten sposób podkreślone. No, Boże z Mediolanu, to już wprost ręką ofiarujemy i przyjmujemy niebieskie sakramenty. Marcek, uczestnik komunii łączy swoje ręce w kształcie krzyża i w ten sposób przyjmuje ciało naszego Pana na krzyżu, tak? Grzegorz Nasjansu, gdy twoje... Znowu dla człowieka, który był występny, tak? Czy twoje ręce nie wstydzą się wyciągając się ku mistycznemu pokarmowi? Podczas kiedy służyły tobie do złota generalnie, tak? Święty Jan Chryzostom Złotousty. Jakże się jest cudowne to, że stajesz obok serafinów, a Bóg pozwala ci dotykać swobodnie tego, czego serafiny nie ważą się dotykać, tak? Czyli to jest tak samo tu. Ty otrzymujesz to, go do ręki. Ośmielasz się dotknąć, chociaż ręce trzymają go tylko przez krótki czas, lecz w duszy cały się rozpływa. Wyraźne nawiązanie do praktyki liturgicznej. Znowu za szybko. Tak? Dobrze. To się napije. Ty otrzymasz go do ręki, tak, no właśnie. Czyli też wiadomo, że nie o kapłani. Tak, to bardzo ważne, bo niektóre z tamtych tekstów mogły dotyczyć kapłanów. Jest podkreślona ta łaska jakby dotykania. A nie niegodność. No właśnie. Dalej jeszcze kontynuacja fragmentów. W tej chwili trzymany jest w rękach wszystkich. Obejmujemy i serce swe zapalne. Jaką ręką sięgniesz po świętą potrawę, tak? Wiedz, że nie tylko do ręki to przyjmujesz, lecz i ustom podajesz. I powstrzymaj swój język od brudnych mów. No takie bardzo wyraźne nawiązania. Już? Jeszcze? Ty czytasz tylko wyszczególnione, prawda? Słucham? Czytasz tylko to, co wyszczególniłeś, a my czytamy wszystko, co rozumiem. Tam umieścić. Bo tam to czytałeś. Nie raz, wiem. Oj. Kolejne, to już są, jak widać, nieco późniejsze rzeczy, tak? Teodor, nie wiem jak to się czyta, szczerze mówiąc, Mapsoreski, to jest 4-5 wiek przełom. Kiedy otrzymujesz ten dar we własną rękę, co czcisz ciało. Filoksenos nie jest, wydaje mi się, że Filoksenos był wschodnim duchownym. No ale to pokazuje jakby formę. Tak. Kiedy wyciągasz ręce i weźmiesz ciało, pokłoń się, połóż ręce przed twarzą i oddaj cześć żywemu. Podobne tam do tego Cyryla, nie? Troszeczkę. Które otrzymasz. Następnie mów do niego cicho i patrząc na niego powiedz mu. Noszę cię Boże żywy, które wcieliło się w chlebie i obejmuje cię w dłoni. Widzisz, trzymam cię, chociaż nikt cię nie zawiera. Ręka cielesna obejmuje ciebie. Panie natur, które obejmowało łono cielesne, w łonie stałeś się ograniczonym ciałem, a teraz w dłoni wydajesz mi się jako mały kąsek. Tak jak uczyniłeś mnie godnym zbliżenia się do ciebie i przyjęcia ciebie, a widzisz, że moje ręce obejmują cię. Ufnie, uczyń mnie godnym, Panie, bym cię spożył w święty sposób i smakował pokarm twojego ciała jako smak twojego życia. Co za tekst niesamowity. No piękny, nie? Święty sposób. Cudowne teksty. Kasjodon, znowu jeszcze później, tak? 5-6 wiek. Nie? Znowu do napomnienia do kogoś, kto tam był nie bardzo w porządku, tak? Jak możesz wyciągać ręce, w których aż dotąd kapie krew niesprawiedliwie przelana? Jak tymi rękoma przyjmiesz święte ciało Pana, tak? A, to tutaj, przepraszam, cesarza. To było to cesarza, nie tamto. Cyrus z Odesy, 6 wiek.
kiedy zbliżamy się i otrzymujemy, czyli znowu nie kapłan, konsekrowany chleb, nasze dłonie, musimy mieć na uwadze, że to jest sam Zbawiciel, którego my zatrzymujemy w dłoniach. A kiedy na Niego patrzymy, możemy być przekonani, że z Nim jesteśmy. No Jan Damasceński, wielki święty. Zbliżajmy się z tyłącym pragnieniem i mając dłonie ułożone na sobie w kształt krzyża, to już to się pojawiło wcześniej, bierzmy na nie ciało ukrzyżowanego, a zwracając ku Niego oczy, usta i czoło, przyjmujmy ten boski węgiel, aby ogień naszej tęsknoty połączony z Jego żalem spalił nasze grzechy i oświecił serca, a uczestnictwo w Bożym promieniu rozpłomieniło nas i przebóstwiło. Ten język jest taki kwiecisty, ale no, taki pełen umiłowania dla Eucharystii. Nikt nie powie, że to jest profanacja, tak? Musiał być ktoś szalony, tak? No Beda Czcigodny, bardzo już późno, to jest VIII wiek, to w zasadzie nie ojciec, już nie ojciec Kościoła chyba, bo do VII chyba ojcowie się liczą, nie? Ale tak samo, tu jest opis sytuacji takiej, że był pewien gość, nawiasem mówiąc, to jest ciekawe, ten gość, miał, o którym mowa tutaj, miał ciekawe wystąpienie daru języków, to znaczy on potrafił śpiewać, jeżeli dobrze pamiętam, nie znał języków, ale opowiadano mu różne historie biblijne i on tworzył hymny, bodajże po łacinie, nie znając łaciny. Tak? No i to jest opis jego śmierci. Tak? I on poprosił o Eucharystię, odpowiedzieli, po co Eucharystia, bo nie jesteś jeszcze wyznaczony na śmierć. Skoro rozmawia z nami tak wesoło. No on się uparł, przynieśli mi Eucharystię, otrzymawszy ją do swojej ręki. Mało tego, tutaj nie widać tego w kontekście, ale jak się czyta tą całość, przynieśli mu wyraźnie świec tę Eucharystię. Udali się tam do tego głównego pomieszczenia hospicjum i przynieśli mu tą Eucharystię jakby ci świecy. No i zapytał, czy wszyscy są z nimi w zgodzie. I czy ktoś nie ma do niego pretensji, nie razy, no powiedzieli, że w początku. No i przygotował się do wejścia w inne życie, zaraz potem umarł zresztą. Także wygląda na to, że w VIII wieku w Anglii to chyba była normalna praktyka, że nie widziano w tym, przynajmniej w takich sytuacjach, no choroby, niczego wielkiego. Tu jest tekst, który bardzo dyskutował ksiądz Olewiński. Święta Katarzyna, czyli już bardzo późno, XIV wiek. No to jest oczywiście tekst, nie jest to rozdanie, tak? To jest tekst taki ten mistyczny raczej. Jakim okiem, najdroższa córko, winniście ty inni patrzeć na tę tajemnicę i dotykać jej. Nie tylko, czyli mówi, nie mówi, że nie cielesnym, ale nie tylko cielesnym okiem i dotykiem, które są bezsilne. Oko twoje nie widzi nic innego, tylko biel chleba. Ręka nie dotyka nic innego, tylko powierzchni chleba. Smak nie kosztuje nic innego, tylko smaku chleba. Czyli też wygląda na to, że tu jest aluzja do dotykania. No i właśnie ksiądz Olewiński uważał, że należy w ten sposób to przetłumaczyć. No, przeczytajcie to. Moim zdaniem to nic nie zmienia. To jest tak przetłumaczone. Nadal jest ręka, która dotyka chleba i... No właśnie, też mam takie wrażenie, że dotyczy kapłana, no ale... Ale jak ma dotyczyć kapłana, skoro najdroższa córko? No właśnie. Oczywiście, tu w tym tekście pomieszane jest dotykanie okiem, dotykanie ręką, tak? Ale dotykanie ręką jest wyraźnie powiedziane, że to jest nie tylko, tak? A to jest XIV wiek, kiedy w zasadzie według naszej wiedzy już było już generalnie podawano do ust. Od sześciu wieków. Tak, w zasadzie od IX wieku tak było, tak? Dobra, nie będziemy się tutaj może nad tym specjalnie. Teraz tak, przejrzałem wszystkie kontrargumenty patrystyczne, jakieś środowiska przeciwne przyjmowaniu na rękę przytoczyły i muszę wam powiedzieć, że po pierwsze sprawiają one wrażenie, jakby pochodziły z jednego pierwotnego tekstu, które potem są powtarzane przez innych autorów. Poza tym w dużej części, no wydają mi się przekłamane po prostu, nie wszystkie, ale...
Święty Justyn Męczennik. Tutaj ksiądz od lefebrystów, tak? Józef Męczennik podkreśla ze swej strony, że Chrystus ofiarowuje swe ciało i krew jedynie swoim apostołom, gdyż apostołowie w swych pismach nazywanych Ewangeliami przekazali to, co było dla nich przeznaczone. Jezus wziął chleb, złożył dziękczynienie i rzekł: to czyńcie na moją pamiątkę, to jest ciało moje. W ten sam sposób wziął kielich, dzięki czynił i rzekł: to jest krew moja. Oraz wydał je tylko im. Tak? No ale co to za argument? No więc popatrzcie, niżej jest tekst z tego samego Justyna Męczennika, tak? W moim przekonaniu nie jest to zwyczajny chleb i napój, lecz utrzymujemy zgodnie z tym, czego nas nauczono, że jak niegdyś Zbawiciel nas, Jezus Chrystus w ciele Logos Boży, przybrał swą mocą dla naszego zbawienia ciało i krew, tak teraz znów tenże Logos zesłany na skutek naszej modlitwy przemienia podprawionym przez nas, czyli się w tym momencie ten pokarm, odżywiając nasze ciało i krew samego wcielonego Jezusa. Prawdopodobnie do tego tekstu się odwołuje ten ksiądz, tak? Opieramy się w tym wypadku na nauce apostołów, którzy w swych pamiętnikach zwanych Ewangeliami wyraźnie podają, że otrzymali następujące przekazanie. Jezus wziął chleb i dzięki składaniu rzekł: to czyńcie na moją pamiątkę. Do tego się odwołuje ksiądz, ten lefebrysta, tak? Ale popatrzmy. Nie, przepraszam bardzo. Pojechałem daleko. Wydaje mi się, że ten tekst nie ma żadnego związku ze sposobem rozdawania Eucharystii. To znaczy, Justyn Męczennik pisze po prostu, że otrzymali taki nakaz apostołowi i tyle. Zdanie, że rozdał je tylko im. No, wykluczenie Eucharystii dla wszystkich. No tak. Tak by wyglądało, tak? Nie jest to w każdym razie mocny argument. Zobaczmy następny przytaczany argument. Tertullian napisał: przyjmujemy również sakrament Eucharystii na zgromadzeniach wcześniej rano i z niczyjej innej ręki, jak tylko z ręki przewodniczących, kapłanów i biskupów. Gdy coś z naszego kielicha lub naszego chleba upadnie na ziemię, wywołuje to naszą bojeźń. Oczywiście przyjmowanie z ręki. Czyli oni rozdają. Rozdają. Wcale nie musi oznaczać przyjmowanie do ust. Zaraz zobaczymy, co w tym obłogofactwie Tertullian zrzyma się, że tymi samymi rękoma chrześcijanie przyjmują ciało pańskie, dotykają, które znoszą w kucie demonów. Gorliwy wierny może jedynie płakać nad tym. Wyimaginujmy sobie wiernego przychodzącego od bożków do kościoła, idącego z warsztatu nieprzyjaciela do domu Bożego, wznoszącego do Boga Ojca ręce, którymi tworzył bożki, uwielbiającego rękami, które na zewnątrz wyciąga przeciw Bogu, zbliżającego do ciała pańskiego dłonie, które nadają ciało demonów. Także tutaj jest aluzja do ręki przyjmowania. Dalej. Twój mąż mówi do kobiet, które mają pogańskich mężów. Twój mąż nie będzie wiedział, czym jest to, co potajemnie spożywasz przed wszelkim innym pokarmem. O co chodzi? W wczesnym chrześcijaństwie często mszę świętą sprawowano tylko w sobotę wieczorem, a przez cały tydzień wierni mieli takie pudełko w domu, z którego przyjmowali codziennie Eucharystię. Czyli nie tylko, że przyjmowali je rękami, ale wręcz zabierali do domu, tak? A jeśli zauważy, że jest to chleb, będzie sądził, że jest to chleb zwyczajny. Czy ten, kto nie wie, o co tu chodzi, bez niechęci i podejrzeń przyjmie cierpliwie twoją informację, że jest to lekarstwo, a nie żaden chleb? Lekarstwo i śmiertelności. Pamiętam to określenie Eucharystii. Tak? Dalej. Święty Autyktan zabrania ubrania biernym konsekrowanych hostii w ręce. Niestety nie znalazłem tego tekstu, bo właśnie co charakterystyczne, również te inne teksty nie są podane odnośniki, tylko jest na zasadzie tam Bazylii mówi to, a ktoś mówi to, tak? Jest utrudnione szukanie, nie znalazłem, ale przypuszczam, sądząc po tym, chodzi o branie hostii w ręce, w sensie właśnie znowu, że świecki nie powinien brać z ołtarza. To jest dosyć często w artystyce podkreślane, że nie powinien sam brać z ołtarza. Także, że jest to ten aspekt taki, jak Chrystus mówi: bierzcie, jedzcie, tak? A nie, tu jest chleb i sobie weźcie, nie? Chrystus podawał im.
Zresztą tak samo jest w tej chwili w przepisach kościelnych dzisiaj, tak? Nie wolno jednemu samemu sobie wziąć, to jak widać, zatem to jest sakramentum, jest fragment. Wydaje mi się, że na wschodzie w historii liturgii w pewnym momencie jest, to są takie silne wpływy perskie, że oni w ogóle nic nie brali rękoma. Bo to nawet widać na tych mozaikach, że Ewangelia jest brana przez takie ręczniczki specjalne, po prostu nie rękoma. Dlaczego? Bo cesarza nie dotykano rękoma. Tak jest. Więc jeżeli cesarza nie dotykam rękoma, a to była liturgia perska, no to w takim razie jak ja mogę dotknąć rękoma Najświętszy Sakrament? I przez to była ta łyżeczka, że nawet mi się wydaje, że tam oni bardzo oszczędnie albo w ogóle nie dotykają rękoma już konsekrowanego chleba, tylko kapłan podaje tą łyżeczką. Chleb też łyżeczką, czyli kawałek. Tak, tak. Chleb i wino łyżeczką, czyli kawałek. Tak, jeszcze przy tym powiem, bo to będzie przy okazji chusty wypłynie, to co mówisz dokładnie. I pierwsze teksty, zanim jeszcze nie było na naszym apologetycznym gruncie awantury o ten chleb podawany ręką, to ja to widziałam na ruskich stronach o tytule Sekta Wiedz. Oni po prostu krytykowali katolicyzm. Patrzcie, tam są profanacje, bo kapłan bierze ręką, a nie łyżeczką. Czyli jeszcze dalej poszli w tym, że kapłan również nie powinien. Że kapłan nie może, u nas jest łyżeczka, to u nas jest porządnie, a tam proszę, kapłan bierze ręką. Z drugiej strony prawosławni podają, jeśli dobrze pamiętam, na tej łyżeczce jednocześnie chleb i wino. Tak. Natomiast tak. Były w patrystyce znalazłem takie no, bardzo silne wyklęcie właśnie tego zresztą, co i u nas jest. Ktoś chyba z papieży nawet wyginał. Podawanie właśnie przez maczanie. U nas tak się robi. I u nas też tak się robi. Tak, właśnie mówię. Nie no, były różne koncepcje w różnych momentach, to też trzeba powiedzieć, tak? Taki najobszerniejszy tekst, to jest tekst na tym stronie żeńskiego monasteru w Turkowicach, gdzie jest powiedziane to w tym roku, że nie absolutnie zawsze musi być na łyżeczce i ona zawsze będzie na łyżeczce, choćby nie wiadomo jaka tam była epidemia i jakieś tam właśnie cuda, to znaczy cuda w cudzysłowiu, jak ktoś tam wziął nie na łyżeczce i padł trupem i coś takiego. Aha. Czyli to jest główne, moim zdaniem, wytwórcą tej krytyki są tak zwane ruskie trole. Rozumiem. Znaczy, spotkałem się również w patrystyce z czymś takim, że na pewnym etapie było coś takiego, że eucharysty, w sensie chleb, mógł rozdawać ksiądz tylko, natomiast ci diakoni mogli rozdawać tylko wino. Dlaczego? Ponieważ oni wina nie dotykają, tylko dotykają kielich, tak? Czyli pośrednio. Był też taki moment czegoś takiego. Następny argument, i tutaj wielkie dzięki dla Hioba, który ten temat rozpracował u siebie. Jest taki zarzut, że Bazylii Wielki nauczał, że utrzymywanie komunii do ręki dozwolone jest jedynie w czasach prześladowań i uważał tę praktykę za poważne nadużycie, że nie wahał się traktować jej jak ciężkie przewinienie. I taki jest opis. I teraz trzeba znaleźć, o który w ogóle list chodzi i w ogóle o który tekst. No, przeczytajcie, czy tu jest coś takiego jak tam u góry. Nie trzeba nawet podkreślać, że w czasach prześladowań, gdy nie ma księdza czy duchownego, gdy ktoś może być zmuszony do podjęcia komunii własną ręką, nie popełnia poważnego wykroczenia, dopóki prawo zwyczajowe sankcjonuje taką praktykę wynikającą z okoliczności. Czyli znowu, przyjęcie własną ręką, a nie od księdza ręką, tak? Bo nie ma duchownego. Wszyscy eremici na pustyni, gdzie nie ma księdza, biorą komunię sami, trzymając komunię w domu. I w Aleksandrii, i Egipcie, w większości przypadków, każdy z świeckich trzyma komunię we własnym domu i przyjmuje ją, kiedy ma ochotę. IV wiek, czyli to już jest tak, tak. Dość późno, wcale nie jestem, tak? Dalej święty Bazylii stwierdza wręcz. W Aleksandrii, Egipcie, a to już czytałem, skoro więc kapłan raz spełnił ofiarę i rozdał, wówczas ten, co otrzymał ją całą, codziennie z niej bierze, powinien być przekonany, że uczestniczy i bierze prawowicie od tego, któremu jej udzielił. I dalej. Nawet w kościele, kiedy ksiądz daje porcję, otrzymujący przejmuje kompletną kontrolę rady i podnosi ją do swych warg własnymi rękami.
Czyli przy wywołaniu tego listu, to albo ktoś nie znał, skądś przepisał tego listu, albo popełnił grubą manipulację, jeżeli czytał cały, tak? Skoro doszedł do tego momentu. No ja byłem tutaj trochę przerażony, że takie się argumenty daje. A jeszcze argument z tym bazylim, to jest, się powtarza na okrągło. Dalej, synod w Saragosie, koniec IV wieku, wykluczał każdego, kto odważyłby się przyjmować komunię świętą do ręki, tak? No i znowu nieprawda. Kto przyjmuje w Kościele Eucharystię, ale jej nie spożywa, ma być wyłączony. Czyli już zabroniono brania do domu, tak? Również odczytano, jeśli komu udowodniono, że przyjął łaskę Eucharystii, ale nie spożył jej w Kościele, ma być na zawsze wyłączony, tak? Czyli ekskomunikat za zabieranie Eucharystii. O co tam prawdopodobnie chodziło? Zaczęły się pojawiać mniej więcej w tym czasie różne takie zabobony. Ludzie Eucharystię na przykład przybijali do ściany w domu, w charakterze tak jak krzyżyk byśmy teraz przybijali, tak? Albo wplatali jakieś wieńce. Także ten. Potwierdził to synod w Toledo, 20 lat później. W sprawie tego, kto przyjął Eucharystię i jej nie spożył, niech zostanie wypędzony jako świętokradca. Jeśli by ktoś nie spożył przyjętej od kapłana Eucharystii, niech będzie uważany za świętokradcę. No, widać tu troszeczkę inaczej niż u Bazylego. Widać w różnych miejscach troszeczkę inna była praktyka. Tu mogli brać do domu, tu nie. Niemniej nic nie ma to wspólnego z przyjmowaniem od księdza na rękę, tak? Święty Leon Wielki, V wiek. Energicznie bronił praktyki udzielania komunii do ust wiernych. Stanowczo wymagał od nich posłuszeństwa w tej kwestii. No zobaczmy. Skoro więc Chrystus to powiada, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieć żywota w sobie. To do stołu pańskiego jesteście obowiązani zbliżać się bez jakichkolwiek mętnych wątpień o prawdziwości ciała i krwi Chrystusowej, boć usty to spożywamy, co na wiarę przyjmujemy. Pusto natomiast przy udzieleniu komunii jest amen tych, którzy zwalczają to, co otrzymują. No, jeżeli przyjmuję ze swojej ręki, w tym sensie, że dostaję na rękę, to czym ją spożywamy? No tak samo spożywam ustami, jak przy podaniu do ust, tak? To nie oznacza, że podane mi do ust Eucharystię. Nie ma tu w ogóle żadnego takiego, już nie mówiąc o energicznym bronieniu praktyki, tak? Grzegorz Wielki. To już jest koniec VI wieku, kawałek VII. To jest koniec epoki ojców. Tak. Jest kolejnym świadkiem Komunii Świętej do ust. W swych dialogach, tutaj chwała temu, kto robił ten założę, jest podane przynajmniej odwołanie, opowiada, jak papież Akapit uczynił cud podczas mszy po umieszczeniu ciała pańskiego w ustach biednego. I tu jest, to jest pierwszy chyba zarzut, który ma sens, z tym, że nie do końca, bo po pierwsze, no przeczytajcie, po jej zakończeniu, tak? Czyli po mszy to się działo. Tak. I po drugie dotyczyło człowieka, który był chory. Po prostu podszedł do chorego człowieka i dał mu do ust, tak? Także nie jest to, powiedzmy, typowy przypadek, tak? I tu na pewno nie świadczy o tym, że wszyscy przyjmowali do ust. Wcześniej tak wspominałem, że ten człowiek był ślepy i kulawy, tak? Że nie mógł wypowiedzieć żadnego słowa ani podnieść się z ziemi. No więc trudno się dziwić, że tutaj papież mu dał do ust, tak? Poza tym, no popatrzmy, bo jesteśmy już w VI wieku, tak? No to jest w pewnym sensie prawdziwe. Rzeczywiście jest tak, że o ile wiemy, synod Rouen zabronił rzeczywiście podawania, to lokalny synod, zabronił podawania do rąk. I to jest prawda. Co prawda jest pewien problem, bo nie wiemy, czy ten synod w ogóle się odbył, ani czy się nie odbył przypadkiem 200 lat później. Dlatego, że w zasadzie mamy o nim takie sprawozdanie dużo, dużo później, tak? W 1906 roku i żadnego wcześniej nie ma zmianki żadnej wcześniej, także nie jesteśmy pewni, czy ten synod w ogóle się odbył i czy to jest prawda. Natomiast jest prawda, że mniej więcej w tym okresie zaczęto już lokalnie w niektórych miejscach zabraniać podawania na rękę.
nie jeszcze w całym kościele, ale w niektórych miejscach. I to jest akurat prawda. Dużo pomniejszymi świadectwami są synod w Kordobie i Trewil, tak? I rzeczywiście to są jedyne pewne, znaczy nie jedyne, najstarsze pewne zachowane świadectwa zabraniania podawania do rąk. Tak. A to jest ten czas, kiedy właśnie bardzo wielu jest neofitów, czyli jest pogańskich środowisk i się robi także różne dziwne inne rzeczy. Na przykład jest nakaz, żeby konkretnie chrzcielnica była przykryta i czyli to ciężką pokrywą, żeby nie kradli wody święconej do magii. A właśnie. Woda święcona sobie normalnie stała, a tymczasem chrzcili żaby, żeby uzyskać lepszą potencję na przykład. A właśnie. Tak, i komunię świętą też na przykład, bo to są takie spisy penitencjarii. Tak. Takie spisy, czego, jaka pokuta za co. Na przykład tam za wchodzenie Najświętszego Sakramentu do chlebu, żeby się świnie lepiej podobały, tam jakaś tam pokuta. Tak. Za wchodzenie żaby, jakaś tam pokuta. Tak, jak się to czyta, rzeczywiście dużo takich śmiesznych rzeczy tam jest, tak jak pod nimi widziałam. Wtedy te miejscowe, bo po prostu było strasznie dużo pogan i po prostu ustalono, nie damy rady tej tłuszczy wytłumaczyć, więc im zabronimy. No, ma to sens jakiś tam. No. Tłuszcz żądnej tłuszczy, tak? Kolejny zarzut, synod w Konstantynopolu, ponoć, zakazał wiernym udzielania sobie samym komunii, co ma miejsce, gdy święte postacie umieszczane są na rękach wiernych, tak? W tym zarzucie jest interpretowane, tak? Otóż to jest nieprawda. Udzielenie sobie samemu komunii, tak jak mówiłem, ma wtedy miejsce, kiedy się bierze sobie z ołtarza. Zresztą sam ten synod napisał. Kto pragnie przyjąć podczas liturgii przeczyste ciało i zjednoczyć się z nim przez komunię, niech złoży ręce na podobieństwo krzyża i tak przystępuje, przyjmując udział w łasce. Czyli znowu ten gest, który się już przez kilka wieków to przewija, tak? Złożenie rąk w kształcie krzyża. No i potępiano właśnie to trochę, co ty mówiłaś, tak? Potępiano ten sam synod, potępił na przykład podchodzenie do Komunii Świętej z różnymi naczyniami, niekiedy ze złota, by nie dotykać ciała pańskiego bezpośrednio. Pojawiło się takie właśnie taki skrupulatyzm trochę, tak? Żeby mieć jakieś tam... Oczywiście natychmiast pojawiła się pogoń za tym, kto ma lepsze naczynie, ładniejsze, jest bardziej ze złota, kosztowne i tak dalej, nie? Nigdy nie zgadzamy się z tymi, którzy zamiast ręki wyciągają naczynie wykonane ze złota lub innego materiału i którzy przez niego nieskładaną komunię przyjmują. I zamiast będące obrazem Boga ręce, bezduszne naczynie wyciągają, a nie w rękę przyjmują. Czyli ręcznie. Tutaj jest taki bardzo ważny też aspekt poruszony, bo to jest zamiast będącej obrazem Boga ręce, tak? Czyli jest podkreślone to, że jesteśmy przybóstwieni. Że to nie jest tak, że oczywiście sami z siebie, w stosunku naturalnie, nie jesteśmy godni w ogóle, ja może podejdę tam do mikrofonu, w ogóle przyjąć Komunii Świętej, tak? Natomiast dzięki Bogu jesteśmy przebóstwieni. Kolejne, święty Augustyn. Cytat. A skoro chodził on w tym ciele i to ciało nam dał do zbawiennego spożywania, a nikt owego ciała nie spożywa, dopóki go nie uwielbi, wiadomo, jak bardzo ma być adorowany ten podnóżek stóp pańskich. Skoda, nie? Także nie tylko nie grzeszymy adorując, ale grzeszymy nie adorując. Każda cząstka mieści w sobie Chrystusa, a on jest w każdej cząstce. Już sama tylko troska, to już nie cytat, tylko wniosek, już sama tylko troska o cząstki hostii powinna wystarczyć do odrzucenia praktyki przyjmowania Komunii Świętej na rękę. To jest taka teza. No a święty Augustyn wyciągnął jakby przeciwne wnioski, tak? Niech pilnują, aby przynajmniej optatus nie był zbłukany jakąś zmazą lub wadą, gdyż nie są aż na tyle ślepi, aby mogli odpowiedzieć, że jego życie jest zupełnie niepokalane i wolne od wszelakiej wady. A więc dlaczego przystąpił on do złożenia Bogu ofiary, a pozostali dlaczego przyjęli ze złączonymi dłońmi to, co ofiarował człowiek obciążony zmazą i wadą? To był kapłan ten człowiek, o którym mowa, tak? A oni przyjęli ze złączonymi dłońmi, tak? Do którego ty, z kolei ty wyciągasz swoje dłonie, aby przyjąć ją Eucharystię z jego podusi. Także raczej ten wniosek z tego tekstu świętego Augustyna nie wynika.
komunikowanie, które jest dziś, nie przypomina tamtego starożytnego, wówczas korzystano z chusty dominicale. Nie wiem, czy to tak się czyta. Dominicale, tak. Tak? Nie dotykano więc hostii ręką. Otóż to jest pusta, późna praktyka dosyć i głównie właśnie z perskiego dworskiego rytuału wynikająca. Najwcześniej przełom IV i V wieku, a potem najbardziej znany jest Cezarego, którego zresztą cytowaliśmy wcześniej. I z tym, że on pisał jedynie o tym, że to kobiety mają tym przyjmować. Mężczyźni normalnie przyjmowali. Tak? Wszyscy mężczyźni myją sobie ręce, gdy chcą komunikować, a wszystkie kobiety rozkładają białe lniane płótna, na które przyjmują ciało pańskie. A jak mężczyźni umywają sobie ręce wodą, tak powinni również oczyścić swe sumienie jałmużną. I jak kobiety rozkładają białe lniane płótna, tak powinny przynosić czyste ciało i czyste serce, aby przyjąć ciało Chrystusa z sumieniem dobrze usposobionym. Jest to dość lokalny zwyczaj, znaczy lokalny, no, kawał tego lokalu było, tak? Ale dość lokalny zwyczaj i jak widać, mężczyźni inaczej, kobiety inaczej. To było trochę tak w tym samym dokumencie Cezarego. Znajdujemy stwierdzenie. Jeżeli wstydzimy się i boimy dotykania eucharystii brudnymi rękami, czyli jest, że dotykamy, to więcej powinniśmy się bać przyjmowania samej eucharystii do wnętrza splamionej duszy. Aby wtedy, gdy udzielone jest nam ciało Chrystusa, nic z niego nie upadło z naszych rąk na ziemię. Także znowu, nie upadło z naszych rąk. Bardzo wyraźne, bardzo wyraźnie to jest pokazane. Niektórzy przytaczają jak argument za użyciem tej chusty. To jest taka patena, najstarsza zachowana patena w ogóle. Ojej, nie pamiętam w tej chwili dokładnie z kiedy, ale zdaje się trzeci, czwarty wiek to jest. Czwarty wiek jest w muzeum w Konstantynopolu. Tak. Ale słuchajcie, ja przybliżę troszeczkę, to chyba nie w kolorze. Ja nie wiem, ja tu szczerze mówiąc i wielu autorów też, żadnej chusty nie znajduję, moim zdaniem. Nie ma tu chusty, to są dwa Jezusi w dodatku, ale no... Tak, dwa Jezusi, jeden rozdaje, rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe. Jeden rozdaje, że tak powiem, wino konsekrowane, a drugi chleb, tak? To jest ciekawa taka. Pan Jezus podwójnie robi. Ale dziwna ta dłoń trochę. Słucham? Dziwna ta dłoń troszkę. Troszkę dziwna, tak. Przyznam, że trochę dziwna, ale... A druga? Po drugiej stronie? Nie, prawa to właśnie. Nie, dochodzi na drugą. Po drugiej jest wino. Kielich jest. Teraz tak, to jest również kodeks zasano. I to również, no ja tu żadnej chusty nie widzę, słuchajcie. No plama jakaś jest. Nie, to jest głowa, tu jest ręka. No, a ci pozostali, tak, ale ci pozostali też mają rękę przygotowaną i nie mają chusty. Jak tak. Widać, że to jest bardzo wiarygodny przekaz ikonograficzny, akurat ten kodeks. To tak. Z VI wieku jest. I tutaj jest taka hipoteza. Kiedy w pierwszych wiekach komunikowano na rękę, robiono to odmiennie niż dziś. Prezbiter kładł komunię świętą na prawą rękę przyjmującego, bo lewą oczywiście, uważano za rękę diabła, a ten zlizywał hostię z ręki, nie biorąc jej w palce. Być może, ale jest to wyłącznie hipoteza. Generalnie tak przyjmowano. Ale to nie była taka płaska hostia, jaką my mamy. No dobrze, ale generalnie pokażę w ten sposób. To znaczy, wydaje się, że jeżeli chodzi o okruchy, które ewentualnie mogą zostać sprofanowane, to jest gorszy sposób, bo przenosisz mokrą rękę, lizujesz, no wydaje mi się, że... Chyba lewą uważa na rękę diabła. Tak, lewą, dlatego niby nie robiono tak, nie? Być może, tak? Natomiast no, nie wygląda, żeby był to ruch w kierunku większej jakiejś... Ścinaliśmy czego sekundę. Na ręce i tak na ręce. To w czasie tej Eucharystii było widać, że papież Franciszek był w Iraku w czasie tej mszy właśnie w rycie chaldejskim. Widziałem przez telewizję, że ktoś tak właśnie przyjmował. Tak? Tak, właśnie tak.
Ale dostał na rękę. Dostał ją na rękę, ale wziął ją. Ale rzeczywiście, jak mówisz, to miałoby większy sens, kiedy to jest kawałek chleba, nie? A nie taki płaski. To był kawałek, tak. Mhm. To nie była nasza hostia, bo oni mają taki no, kawałek chleba, który jest taką no, kostką. Taką jak... macę małą. Tak, tak, tak. Dalej. Już arianie zapraszający bóstwu Pana Jezusa ostentacyjnie wprowadzili Komunię Świętą do rękę. Takich zmian dokonała też reformacja protestancka, zacięcie walcząca z katolicką sakramentologią. Okazuje się, że ten inny zwyczaj znalazł swoje miejsce w posoborowej liturgii, a wszystko to pod płaszczykiem powrotu do korzeni. Znaczy, zmianka arianach jest dość humorystyczna, bo akurat kiedy Ariusz wystąpił ze swoimi tezami, to całe chrześcijaństwo komunikowało na rękę, także zresztą jak było widać, tak? Po tych cytatach, więc kompletny wymysł, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wspólnoty niekatolickie, to szczerze mówiąc bardzo różne formy praktykują, tak? Tutaj jest strona, na której znalazłem takie zdjęcie, luterańska. O, proszę bardzo. Jak najbardziej komunikują do ust, tak? Luteranie. Czy wiesz, w ogóle jak wejdziesz do kościoła, tego, bardzo, znaczy tych najstarszych kościołów luterańskich, no to właściwie to tak nie do końca jesteś w stanie czasami się zorientować, że jesteś luteranem. Tak. Obrazy Matki Boskiej. Znaczy oprócz tego, że sprawują w rycie trydenckim w cudzysłowie mszę, bo kapłan stoi tyłem do ludu. No tak, ale generalnie tutaj widać, że to było bardzo różne. Na pewno są tacy, co na rękę dają i tacy, co cudowóz. I pewnie jest parę, jak za protestantów, parę innych sposobów jeszcze wymyślonych. No to jest jakby podsumowanie, tak? To jest moje podsumowanie. Nie zostałem ojcem kościoła, więc to jest mało wygodne. Gdzieś tak pierwszy... Wygląda na to, w zasadzie nie mamy z pierwszych kilku wieków żadnej przesłanki, żeby powiedzieć, że praktykowano podawanie do ust. To nie znaczy, że nie podawano oczywiście, no bo nie wszystko się zachowało, tak? Ale nie ma żadnej takiej... Praktyka powszechna, no. Tak. Czyli od XI wieku już do ust. Od IX wieku. Tu chyba będę musiał przeczytać. Chodzi o zachód. Bo są malutkie literki. Chodzi o postawę przy przyjmowaniu, bo ja sobie wierzę awantura o to, czy profesjonalnie, czy na kolanach, tak? No, zaczniemy oczywiście od Chrystusa. No, Chrystus nie podawał apostołom klęczącym, tak? Nie ma wątpliwości, że nie, tak? W pozycji półsiedzącej. Bardzo późno się pojawiają dopiero obrazy, które pokazują klęczących apostołów, nie? Zresztą widzieliśmy z VI wieku. Wyraźnie procesjonalnie podchodzili, tak? Oczywiście były w różnym okresie różne metody tego przyjmowania. Czasem było tak, że kapłani prezbiterium, a ci wierni z boku prezbiterium. Czasem kapłani szli w różnych momentach, to się różnie kształtowało i w różnych miejscach, chcę powiedzieć, że. Ale generalnie tak było. Dalej. 325 rok. 20 kanon Soboru Nicejskiego zakazuje klęczenia w niedzielę. Zresztą nie tylko w niedzielę, ale w niedzielę między innymi. Zasada ta została utrzymana aż do XIII wieku. W międzyczasie zrobiono wyjątek dla przyklęknięcia przed Najświętszym Sakramentem, ale przyklęknąć tylko. Komunia Święta rozdawanie następuje na stojąco, zazwyczaj procesjonalnie. Czyli w ogóle nie wolno było klęczyć w niedzielę, nie wolno było w Wielkanoc. Najczęściej również nie wolno było klęczeć w okresie między Wielkanocą a Pięćdziesiątnicą. Po prostu uważano wówczas, że postawa klęcząca jest postawą przebłagalną, pokutną, a nie modlitewną. Modlitewną postawą była postawa stojąca. Zresztą tak jest na wschodzie dotąd. I to również w katolickich kościołach. Byłem w kościele w Macedonii na mszy, gdzie w ogóle nie było klęknięcia. Katolicki i rzymski ryt. I nie było momentu, kiedy byśmy klęknęli. Tak samo w Gruzji bodajże, nie było klęknięcia. Dalej, V wiek. W Afryce zostają wprowadzone balaski, jednak wierni przystępują przy nich do Komunii Świętej na stojąco. Czyli są balaski wprawdzie, ale na stojąco. To nie balaski, to lektor. No dobra. To jest przegroda ołtarzowa. To
to były kancele, to była cała taka obudowa prezbiterium. Aha. I było rozdzielenie na kapłanów i na lud Boży. Po prostu oni podchodzili do tego przedzielenia prezbiterium i tam było udzielane. Balaski to dopiero jest, takie balaski, czyli pojedyncze takie słupki, prawda, i parapet, to jest dopiero 16-17 wiek. Czyli to była taka przegroda, jak dzisiaj jest w prawosławiu, że jest zamknięte i carskie wrota i tak dalej? Nie. To ja chyba muszę zrobić prezentację. No. A, tak. Pamiętam to. Mareczku, to było tak, że mniej więcej do tej wysokości. No nie mam ilustracji, nie przygotowałam się. Mniej więcej do tej wysokości była taka, no taka balustradka, no ale to nie były balaski w pojęciu takich pojedynczych. I były kolumienki i jeszcze była belka. I to było takie zazwyczaj albo jedna taka ściana przedzielająca prezbiterium od naw, gdzie był lud Boży, albo to było w kształcie takiego U, czyli po prostu wydzielało prostokąt, tak? To zależy jak tam, jaki był układ wnętrza kościoła. No i na początku we wszystkich kościołach, wschód, zachód, północ, południe, było wszędzie tak samo. Dopiero dosyć późno zaczęto wypełniać niektóre te pola obrazami. A najczęściej na tej belce ustawiano takie rzędy malutkich ikon. Tak? I tego typu przegrody zachowały się do XV wieku w kościele łacińskim. Aha, nie, bo potem w gotyku to one strasznie się rozrastały. I zresztą to samo było na wschodzie, że wschód rozrastał, ubogacał, wypełniał te przegrody drewnem. I one zaczęły rosnąć, w ogóle były wielopiętrowe. A kościół zachodni, zwłaszcza po pojawieniu się zakonów kaznodziejskich, franciszkanów i dominikanów, poszerzał te przegrody, budował w ogóle całe ściany z arkadami przed tymi ścianami, żeby na górze były organy. Organy były w tym miejscu i żeby kaznodzieje mogli z góry, z tej przegrody głosić kazania do ludu Bożego. I to wszystko, można powiedzieć, trydent na zachodzie zmiótł, a dokładnie Karol Borromeusz, biskup Mediolanu, wprowadził otwarcie, żeby, no bo cała kłótnia z protestantami była na temat przeistoczenia, żeby po prostu lud Boży widział przeistoczenie. Nikt nie kazał rozbierać tych lektoriów, tak, tych przegród, ale sobór nakazał pokazanie, to się już zaczęło od XI wieku, czy tam od XII, żeby było widać przeistoczone ciało państwa. A czyli wówczas byli tacy tradycjonaliści, którzy protestowali przeciwko temu? Tak, była cała polemika, że to jest straszne barbarzyństwo, burzenie tych przegród. Było tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o te awantury na temat przestrzeni publicznej, przestrzeni liturgicznej wewnątrz kościoła po Soborze Trydenckim, to jest duża analogia z Soborem Watykańskim II. To też trwało co najmniej 100 lat. I zostały właśnie balastki. Zostały balastki. I prawdę powiedziała, że te balastki powinny do dzisiaj zostać. No ale... Bo jest to rozróżnienie przestrzeni sakralnej od przestrzeni ludu Bożego, co w najstarszych kościołach, czyli już w Kafarnaum, w kościele stworzonym w miejscu domu świętego Piotra, już nawet tam był ten wyraźny przedział na sakrum i na lud Boży. Nie profaną, tylko lud Boży. Dziękuję, przepraszam. Dalej, VI wiek. We wschodniej Scylii upowszechnia się zwyczaj klękania przed przyjęciem komunii, ale przed przyjęciem. Nie przyjmowanie na klęcząc, tylko przed przyjęciem komunii. W pozostałych częściach kościoła wierni nadal przyjmują komunię świętą na stojąco. Ceremoniał rzymski określa, że wierni pozostają na swoim miejscu, zaś duchowni roznoszą komunię świętą. Czyli w VI wieku roznoszono po kościele, tak jak u nas w czasie wielkiej uroczystości czasem bywa. Dalej, VI-VII wiek.
Ilecki opat, święty Kolumbian Młodszy, tworzy bardzo surowe reguły zakonne. Najsurowsze kary grożą w nich za brak szacunku do Eucharystii. Tamże zaleca przed przyjęciem Komunii Świętej trzykrotny głęboki pokłon. Ten pokłon jest w tej chwili bardzo charakterystyczny dla liturgii wschodnich. Nie? Tam te pokłony są bardzo, bardzo cenione. Dalej, IX-X wiek, święty Otto z Kruny, no to jest wielka postać, odnotowuje, iż zakonnicy przyjmowali komunię świętą na boso. We Francji duchowni przyjmują komunię świętą na stopniach ołtarza, świeccy przy ołtarzu bocznym. Nadal na stojąc. Dopuszczali do prezbiterium. Tak. X wiek, w Bizancjum, bo tu mówię miejsce, bo to są wszystko przeważnie lokalne jakieś rzeczy. W Bizancjum wprowadzone zostanie trzykrotne przyklęknięcie przed przyjęciem komunii oraz pokłon po jej przyjęciu. Czyli tak jak my dzisiaj procesjonalnie podchodzimy i klękamy albo czynimy pokłon, tak oni jeszcze ten pokłon czynili po przyjęciu, nie? XII wiek. W Niemczech zostaje wprowadzone przyklęknięcie na początku mszy świętej, podczas aktu pokutnego. Popatrzcie, dotąd w ogóle nie było tego. XII wiek. Tak? W opactwie Kluny, benedyktyni. Jak? Kluni. Okej. Kluni. No już nie zostaw tak jak jacy. Mnisi klękają w czasie wyznania wiary na słowa stał się człowiekiem. Czyli znowu nie przyjmują nikomu Eucharystii, ale te słowa akceptują, tak jak my akcentujemy na przykład podczas. 25 marca. Tak, tak. XIII wiek. Lokalne synody wprowadzają klękanie lub głęboki ukłon przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Czyli dopiero w XIII wieku zaczęto w ogóle przyjmować Komunię Świętą na klęcząco i to gdzie nigdzie, tak? Zakon cesterców wprowadza padanie na twarz przed przyjęciem hostii. XVI wiek. Powszechne wprowadzenie Komunii Świętej na klęcząco. Na zachodzie, na wschodzie do dziś w większości przyjmuje się hostię na stojąco. No bo to był pokłosie całej awantury z protestantami, z pokazaniem, że my przyjmujemy transsublimowane ciało pańskie, a nie jakąś pamiątkę. Tak jest. W pierwszym tysiącleciu w ogóle nie było podniesienia podczas mszy świętej. Przeistoczenie było, tylko... Przeistoczenie tak, ale nie było podniesienia. Podniesienie? Nie, to... Połowa drugiego tysiąclecia mniej więcej. Tak. To rzeczywiście jakiś... To, co nam się dziś wydaje najważniejsze w ogóle na tym mszy, nie? No i w XVII wieku balaski stają się powszechnym zwyczajem. Ich przodkiniami, ponoć ja tak wyczytałem, były ławki komunijne ustawione przed prezbiterium, które poczęły się upowszechniać od XIII wieku. Marek, to jest bardzo skomplikowane, to wynika z historii architektury, bo tam się pojawiły też takie ołtarze dla ludu, był główny ołtarz w prezbiterium, a przy tym lektorium były jeszcze ołtarze dla ludu. To jest dłuższa historia. W każdym razie były te przegrody i przy nich przyjmowano komunię. I to takie różne różności, tak? Nie związane z Eucharystią właśnie do końca, tak? Trzeci, czwarty wiek, pokutnicy, tak? Tak jak mówiłem wczoraj, odpuszczenie w Wielką Sobotę. Były kilka rodzajów tych pokutników. Najpierw ci, co wyklęczeni na zewnątrz i prosili tych, co wchodzą o modlitwę. Potem ci, co wyklęczeni wewnątrz, ale byli wywalani razem z katechumenami po liturgii słowa i tak dalej, nie? Tabernakulum. W pierwszych wiekach pod nazwą tabernakulum mówiono na ołtarz, ponieważ tabernakulum to jest namiot spotkania. W ogóle nie było takiego pojęcia, tak? Bo to wynikało, przepraszam, z pierwotnego znaczenia u Rzymian, słowo tabernakulum. Hostia, przepraszam, hostia to było zwierzę ofiarne. Aha. Przepraszam, pomyliłem. O, ciekawe. Hostia, zwierzę, tabernakulum to jest taki... Namiot spotkania. Na W V wieku zaczęto przechowywać hostie, te niespożyte, w takim pomieszczeniu z boku, które się potem w zakrystię przekształciło jakby, tak? Ale kiedyś to było w zasadzie za przechowanie Eucharystii, także też nie było tak, jak my znamy, tabernakulum widoczne, tak? To tabernakulum, jakie znamy, to jest dopiero epoka bazylik, tak? Kiedy się zaczęła epoka bazylik? Kiedy no nie, można bazyliki to jest IV wiek. Aha. To po prostu była... Marek, zostaw. Tak? Zostawić?
Taka ciekawostka. Od VI wieku jest wieczna lampka. Z tym, że do czasu II wojny światowej było to żywy ogień. I papież w czasie II wojny światowej pozwolił czasowo, ze względu na to, że no, warunki wojny, że tam się mogło coś zapalić i tak dalej, na wprowadzenie, żeby ta lampka była elektryczna. No i oczywiście tak zostało. Nie w Ameryce. U nas są... Tak? Świeckie. Tak. U was nie było bombardowań. Znaczy, ja może przepraszam, ale mogę powiedzieć tylko o tym tabernakulum. Tabernakulum było potrzebne po to, żeby rozdawać tym, no, chorym i tak dalej, ciało pańskie. I jeszcze, słuchajcie, w Wąchocku, w Polsce, w kościele romańskim, u cysterców, najstarsze tabernakulum, to jest taka piękna szafa w zakrystii, tak? I to były najstarsze tabernakula. Później tabernakulum było umieszczane z boku prezbiterium, najczęściej w filarze w ścianie, a w średniowieczu urastało to do takiej kolumny, takiej jakby wieży, prawda, z której nawet po schodkach wchodzono, żeby ten. I dopiero właśnie tabernakula na osi głównej kościoła, to jest kontrreformacja, właśnie Karol Borromeusz, który naprawdę bardzo dużo przyczynił się do takiego tradycyjnego dzisiaj, dla nas tradycyjnego dzisiaj aranżacji prezbiterium. On umieścił tabernakulum na takim mini jakby pod takim mini cyborium, czyli zrobił tak jakby świątynię na osi kościoła, na podniesionym jeszcze elementach ołtarza, żeby ludzie jak wchodzili, to widzieli po prostu to tabernakulum, że tu jest Pan Jezus żywy, przeistoczony. I tak, jeszcze był taki moment, kiedy podwieszano tabernakulum w takiej puszce, znaczy była taka puszka podwieszana do ołtarza. To jest, tak? Jeszcze chyba, to są czasy karolińskie generalnie. Tak, w kształcie głębicy była taka. Ducha Świętego, czyli takie kaczuszki, tak? Duszki, takie duszki. I jeżeli chodzi o ołtarz, no to wiadomo, że skoro nie było tabernakulum w tej przestrzeni, no to ołtarz nie mógł być półko na ścianie, tak? Tylko był normalny i te pierwsze prawdopodobnie były po prostu drewniane. Wszystko na to wskazuje. Dopiero w XV wieku zdecydowano się właśnie na odprawianie na tej półce, bo ta półka przedtem była owszem, ale służyła do tego tak jak dzisiaj, żeby tam wystawić Najświętszy Sakrament i postawić i tak dalej. Natomiast to, co znamy, zwłaszcza ci starci, co jeszcze mieli okazję, że taka półka pod tabernakulum, to jest dopiero połowa tysiąclecia. Kim masz głowę w języku? Nieistotne, dajesz. Co mówisz? Nie zgadzasz się? Że co? Że... Dobrze, okej. Okay. Okay. A, rozumiem. Myślałem, że negujesz to, co mówię, machałeś głową. No, to, że ksiądz przodem tyłem około 1000 roku, to jest troszeczkę kontrowersyjne, przyznam, dlatego, że ponieważ była adolientem, ten... To też było bardzo różnie, dlatego... Tak. To było też bardzo różnie, dlatego, że na przykład w Bazylice Watykańskiej od początku prezbiter stał kapłan przodem, dlatego, że tam był inny trochę układ... No sam w związku z budową ołtarza i że tam był, no, ołtarz był nad grobem świętego Piotra, to tam były różne aranżacje tej przestrzeni i generalnie na przykład na Watykanie w ogóle zawsze odprawiano przodem do ludu, ale generalnie to tyłem odprawiano. Dobrze. No podniesienie, tak jak mówiłem, 1579 to było takie wprowadzenie w całym kościele, wcześniej było lokalnie. Te opłatki prefabrykowane, o których mówiłem wczoraj, to około VIII wieku. Natomiast to, co my dzisiaj, było coś takiego podobnego do naszych darów ołtarza często, jak jest na jakichś uroczystych mszach, z tym, że miało nieco inną funkcję.
To się nazywało eulogia i spożywali to ci, którzy nie mogli przyjąć Eucharystii. Bo to było coś takiego, to nie było oczywiście ciało Chrystusa, ale to było coś jakby takiego, to się w pewnym sensie dotknęło, tak? I oni spożywali. Teraz istnieje pytanie, dlaczego pod koniec pierwszego tysiąclecia właśnie tak, no i jednak dość mocno zmieniono te wszystkie rzeczy. O jednym już mówiliśmy, te zabobony różne i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że coś się stało chyba w pojmowaniu Eucharystii, chyba coś niedobrego tak do końca. Znaczy inaczej, wprowadzono dobre rzeczy, ale wyprowadzono inne rzeczy dobre. Zaczęto około 1000 roku bardziej oglądać Eucharystię niż ją spożywać. Ludzie przestali przystępować często do Eucharystii, to było coś takiego, że są niegodni. Znaczy w ogóle średniowiecze akcentowało tą niegodność człowieka. I to chyba wpłynęło na to, że ludzie rzadko przyjmowali Komunię Świętą jako niegodni. Natomiast rozwinęły się te wszystkie, zresztą bardzo pozytywne rzeczy, jak adoracja. Przy adoracji we wczesnym kościele właśnie nie było jako takie. No poza tym, o którym to czytaliśmy, że jak przyjmuje ten wierny komunię, to ją adoruje, tak? Ale nie było czegoś takiego, jak my znamy, że jest wystawienie Świętego Sakramentu. No to jest dość późny wynalazek stosunkowo. Właśnie gdzieś koło 1000 roku. Także wygląda na to, że również że nastąpił z tego powodu jakiś taki skrupulantyzm duży. Właśnie postawiono nacisk wielki na tą różnicę między świętością Boga i między no, tą nieświętością człowieka. I chyba tutaj z tego wynikło zarówno to, że te opłatki prefabrykowane, jak i to, że właśnie, że no, zaczęto przyjmować do ust, w ogóle rzadko i tak dalej. Także wygląda, że to były główne powody.